To są minerały z dodatkiem soli. To jest tak zwana sól kłodawska. Jest to, proszę Państwa, najlepsza sól na świecie w tej chwili, ponieważ jest zupełnie naturalna i zawiera mnóstwo minerałów, które są niezbędne dla naszego życia. Poza tym, pijąc taką sól, pijemy szczyptę oczywiście na szklankę Czyli wody. taką kryształek jeden Nie wiem, bierzemy do buzi 3-4 kryształki trzeba na wziąć raz do buzi na raz i popić to szklanką wody. i połknąć w Najlepiej. całości. Tak, ewentualnie, jeżeli ktoś lubi słoną wodę, wsypać sobie do szklanki, rozpuścić i dopiero wtedy wypić. Ile razy dziennie pijemy taką te To kryształki? zależy odwagi. Odwagi ciała, tak? Odwagi ciała. Jeżeli ktoś waży mniej więcej 80 kg, powinien wypić 8 szklanek dziennie takiej Z tą wody. solą, Tak, z tą solą czyli z tymi kłodawską. kryształami, bo z tego Tak. co powiedziałaś, to jest to, są to kryształy z dodatkiem soli, Tak. czyli one leczą, jest to To lekarstwo. jest lekarstwo. To A jest naturalne lekarstwo. dlaczego o tym medycyna nie mówi? Bo medycyna dlatego o tym nie mówi, bo gdyby ludzie zaczęli używać na przykład na nadciśnienie, czy niedociśnienie, czy w ogóle jakiekolwiek choroby sól, to po prostu farmacja by straciła. Ale mówią, że sól to jest jednak nie białe złoto, jak ty to nazwałaś, tylko że sól to jest po prostu szkodliwe dla serca, nie powinno się soli używać. Jak to z tą solą jest? Jak najbardziej tej soli kuchennej, którą nam sprzedają, jest ona krystalicznie biała, jest No. rewelacyjna, jest po prostu czyściutka. To jest owszem sól wspaniała, ale nadaje się tylko i wyłącznie do tego, żeby rozpuszczać lód. Lód, czyli to nie jest do jedzenia sól. To nie jest sól do jedzenia, to jest czysta chemia. Czyli tutaj to jest zwykła, normalna. Kopalna sól, która nie jest przetwarzana w żaden sposób. I mówisz, że tak, bierzemy dwa takie ziarenka 3-4 ziarenka, nie na dwa, raz, na raz i popijamy popijamy to. szklanką przygotowanej wody. No dobrze, i co to leczy? Co leczą te kryształy? Te To jest polskie tak, nie kryształy? dość, że dostarcza nam minerały, No. nawadnia nam cały organizm, wszystkie komórki, Jak jakie sól mamy. nawadnia? Tak. Bo minerały, zatrzymując wodę w organizmie, nawadniają dosłownie wszystkie komórki, od mózgu po palce, u stóp. I plus tego, to jest H2O. Dostarcza jeszcze oprócz tego tlenu do naszych komórek. Więc samoistnie to nie jest lekarstwo, jakby to powiedzieć, ale to jest rzecz, która samoistnie nas leczy. No i ja tą sól zawiozłam do Włoch. Tam ludzie rozchwytują ją palcami, rękami, nogami, jak się tylko da. Dlatego, że to jest naprawdę wartościowa, bo oni tam mają saliny, owszem, ale morskie. W tych morskich salinach ktoś im da, powie, że są mikroelementy. Sorry, ale nie ma takich efektów jak po tej soli. Czyli co, polecasz po prostu pić, nawet Pić, jak profilaktycznie. najwięcej pić. Profilaktycznie. Tak, zamiast kawy wypić sobie, bo kawa odwadnia, natomiast sól kłodawska nawadnia organizm. Czyli nie to jest prawdą, że sól, jak solimy dużo, to serce nam Nieprawda. szkodzi. Nieprawda. Czyli jedno jest ta wielka, jedna wielka ściema. Jedna wielka ściema, jak wiele ściem. Szanowni Państwo, moglibyśmy tak długo mówić, ale powiem tylko tyle. Rzeczywiście, ja tą sól używam od dość dawna. No jakoś czuję się jeszcze w miarę w normie, mimo swojego młodego wieku. I powiem Państwu tak, kupujcie taką sól. Kupujcie jeszcze w polskich zakładach, czyli w Kłodawie. Myślę, że jeszcze jest to polski zakład, polska kopalnia. To jest jedyna polska Kupujcie, kopalnia. róbcie zapasy przede wszystkim tej soli. Róbcie zapasy, gdyż ta sól może Wam kiedyś nawet uratować życie. Jak najbardziej. Więc dlatego polecamy, abyśmy się zainteresowali tym, co mamy w polskiej ziemi, a nie tym, co nam oferują sklepy wielkopowierzchniowe. Dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo. Dobranoc.